Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku razem z Marcinem Ostaszewskim Life Balance. Chcielibyśmy poruszyć bardzo ważną kwestię odnośnie pamięci, w jaki sposób właśnie poprawić pamięć i koncentrację, co jest niezwykle obecnie ważne w efektywnej pracy, w nauce, albo nawet w życiu codziennym. Marcinie, powiedz, nasi widzowie chcą wiedzieć, jak tutaj być efektywniejszym w ciągu dnia, jak to zrobić. Witam wszystkich. Na pewno mamy obecnie całe spektrum różnych substancji, które oddziałują na nasze funkcje kognitywne. Pamięć krótkofalowa, pamięć długofalowa, zapamiętywanie, koncentrację, pobudzanie się do działania naprawdę tych substancji, które wpływają na nasze funkcje kognitywne, jest cały ogrom i tak naprawdę jakie byśmy zastosowali konkretnie suplementy, to warto by było dopasować do danej osoby, żeby zadziałały tak, jak mają zadziałać. Ja bym wspomniał na początek tutaj o dwóch rzeczach, które ja widzę w swojej praktyce, żeby w ogóle dać warunki do tego, żeby dany suplement, nawet najlepszej jakości, mógł zadziałać. Żeby była możliwość jak najlepszej koncentracji i poprawy pamięci, funkcjonowania na co dzień, zadbajmy przede wszystkim o nawodnienie. To jest banał. Wszystkim się wydaje, że jest to mało istotne, ale najbardziej spadają nam funkcje kognitywne, kiedy jesteśmy odwodnieni. Warto przyjąć sobie taki pułap 35 ml razy kilogram masy ciała jako bazowe zapotrzebowanie na wodę, bez jakichś funkcji treningowych. Jeśli idąc dalej, jeśli chcielibyśmy, żeby dany suplement zadziałał, musimy zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy odpowiednio wysyceni żelazem, bo żelazo jest potrzebne do produkcji wszystkich neuroprzekaźników. Jest potrzebne do produkcji dopaminy, czyli pobudzania się do działania, do produkcji serotoniny, czyli odczuwania przyjemności, czy też do produkcji acetylocholiny, która odpowiada, jest takim neuroprzekaźnikiem, który odpowiada głównie za kwestie pamięci, zapamiętywania i tutaj tym podobnych. Drugą rzeczą, którą byśmy chcieli zadbać, to jest poziom witaminy B12. Jest niedobór witaminy B12, też jest nazywany anemią makrocytarną, wynikający z niedoboru witamin z grupy B. Jest to rodzaj anemii, który też bardzo mocno wpływa na funkcje kognitywne. Jeśli nie mamy wyrównanych tych niedoborów plus nawodnienia, to znaczna część tych suplementów będzie działała niewydajnie. To dosyć ważne jest. Jeśli chodzi o określone substancje, które byśmy chcieli stosować pod kątem poprawy funkcji kognitywnych, to przede wszystkim warto by było zwrócić uwagę na to, co stymuluje ten neuroprzekaźnik, o którym wspomniałem, acetylocholinę. Acetylocholina odpowiada głównie za pamięć krótkotrwałą, długotrwałą, za kojarzenie. Jeśli jest stosowana przed snem, może też odpowiadać chociażby za wyraziste sny, tak jak w formie ciekawostki. Na pewno jeśli chcielibyśmy zastymulować tą acetylocholinę, to zwrócilibyśmy uwagę na to, żeby zastosować takie preparaty jak alfa-GPC, jak CDP-cholina, jak citotrop, jak też chociażby podaż samej choliny w diecie. No właśnie, o to ubiegłeś moje pytanie, ponieważ właśnie w suplementach jest sama cholina, nie w wersji acetylo, więc właśnie chciałem zapytać, co uważasz właśnie o zwykłej cholinie. Jeśli dieta jest zasobna sama w cholinę, to nie ma potrzeby dodatkowej suplementacji, ale jeśli na przykład z jakichś powodów ograniczamy w diecie spożycie chociażby jaj, które mają bardzo, bardzo dużo choliny w sobie, to warto tą suplementację uzupełnić. Jest to też częsty problem u kobiet w ciąży, które na przykład z różnych powodów stosują diety bezjajeczne. Cholina jest bardzo potrzebna także do rozwoju neurologicznego dziecka. Warto tą cholinę bilansować w diecie lub dostarczyć z zewnętrznej suplementacji. Poza jajkami jeszcze gdzieś występuje cholina? Cholina będzie występowała jeszcze w warzywach zielonych, jako takie główne źródła. Super. No, dosyć istotne, szczególnie, że w sumie o kobietach w ciąży fajnie by było, żebyśmy porozmawiali w oddzielnym materiale i o diecie kobiet w ciąży. Co poza choliną?
Jeśli chodzi o inne substancje, no to mamy też szerokie spektrum substancji, które stymulują pobudzająco. Zawsze podstawą do stymulacji pobudzenia będzie kofeina. Zwykła, czysta kofeina bardzo będzie pobudzała. W jakiej dawce, jakiej tolerancji dla danej osoby, to już jest mocno indywidualne. Bardzo fajnie pod kątem kognitywnym sprawdza się połączenie kofeiny z teakryną lub L-teaniną. Mhm. Powiedz mi, bo w pierwszym punkcie powiedziałeś, że trzeba dużo pić, prawda? To jest najważniejsze. No, a niewątpliwie kawa, herbata troszeczkę nas odwadniają, prawda? Jak to, czy same tabletki kofeiny, czy bardziej kawę preferujesz? Ja akurat jako kawosz zdecydowanie preferuję kofeinę, ale jeśli chodzi o samą poprawę funkcji kognitywnych, bardzo często sprawdza się kofeina w tabletkach ze względu na to, że tam ekstrakt jest wystandaryzowany, czyli wiemy, że faktycznie tyle jest kofeiny w kofeinie. W przypadku kawy tutaj sposób parzenia, jaka kawa, ma bardzo duże znaczenie, ile faktycznie będzie kofeiny w danej kawie. Więc jeśli byśmy chcieli zastosować kawę jako nośnik w poprawie funkcji kognitywnych, to możemy do niej dołączyć na przykład wspomniane wcześniej Alpha-GPC. Niektórzy też dobrze się czują po oleju MCT, połączeniu z kawą. Można by było też dorzucić tutaj kwestie, które brzmią być może trochę magicznie, ale są bardzo, mają fajny background naukowy, jeśli chodzi o Lion's Mane czy Chaga, czyli tak zwana kawa grzybowa. Mhm. A takie naszło mi teraz pytanie odnośnie dalej tej kofeiny, prawda? Po kawce przeważnie mamy zwiększoną rzeczywiście odczuwalną energię, ale później występuje taki dołek, nie? Mhm. Czyli pikowanie po jakimś czasie i ten dołek. Jak to zrobić, żeby tego dołka właśnie, takiego efektywności dołka po tej kawie nie było? Czy to druga kawa, czy może to jest takie... Wspomniałem tutaj już o połączeniu kofeiny z L-teaniną. Wtedy to połączenie daje nam taki efekt, że nie ma takiego efektu wow, takiego wyrywającego z butów, ale jest taki efekt, który nam pozwala przede wszystkim skupić się na pracy umysłowej, poprawie tych funkcji kognitywnych, ale nie ma tych spadków. Więc kofeina w połączeniu z L-teaniną bardzo fajnie się sprawdza. Dla osób, które też lubią pić kawę po południu lub nawet wieczorem, ale mają problemy z zasypianiem, to też jest fajne połączenie, żeby zminimalizować ten efekt długiego metabolizowania kofeiny i problemów z zasypianiem. Super, no to mamy już rozwiązanie automatyczne. Dobrze, a następne suplementy? Następne suplementy, jeśli chodzi o kwestie pobudzania się i kwestie też takiej długofalowej pamięci, no to bardzo fajnie sprawdza się gotukola i wszystko, co z medycyny indyjskiej, Ayurvedy, tak? Więc ta gotukola się sprawdza bardzo fajnie, ale warto wspomnieć, że trzeba ją stosować minimum 6 miesięcy, żeby ona przyniosła określone rezultaty. Więc długofalowa suplementacja przynosząca efekty. Inne suplementy w tej dziedzinie, czyli ashwagandha, rhodiola, cytryniec, Bacopa Monieri i cała masa innych wspaniałych, dostępnych ogólnie teraz specyfików naprawdę wpływa na te funkcje kognitywne. Tylko tak jak w przypadku tej gotukoli trzeba wiedzieć, jak je zastosować i jakiej jakości jest produkt. Jeśli produkt jest dobrej jakości, jest standaryzowany, jeśli też producent jest godny zaufania, to tak jakby bardzo często czuć działanie tych suplementów. To bardzo często ty też możesz na pewno powiedzieć, że niektórzy nie czują w ogóle działania chociażby ashwagandy, a jeśli da się im dobry ekstrakt z dobrego, sprawdzonego producentu, to nagle odczuwają efekt wow. Po prostu jeśli chodzi też o jakość suplementów, to lepiej wybierać dobre jakościowo suplementy, niż wybierać te słabe, bo tych słabych lepiej w ogóle nie wybierać, bo one nie przyniosą takich efektów, jakie ich oczekujemy. Mhm. Jest bardzo dużo trików marketingowych, jeżeli chodzi o kwestie suplementów i przedstawienia składu, to też wiadomo, że w takiej firmie bardziej prestiżowej tych trików się stosuje mniej albo w ogóle. Jakieś jeszcze suplementy byś preferował, czy to już naprawdę dużo ich powiedziałeś, więc stosować ich wszystkich się nie da. Dokładnie. Więc
akurat w tej kwestii? Ja myślę, że można jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy bardzo podstawowej suplementacji, która też wpływa na funkcje kognitywne. Podaż kwasów omega-3 jako bazy kompletnie do suplementacji, którą każdy z nas powinien tak suplementować, wybierać dobrej jakości produkt i ona też wpływa na funkcje kognitywne i działa bardzo silnie przeciwdepresyjnie. Super, super, super. No tutaj to mamy ashwagandę i omega-3 i nie dość, że lepiej zapamiętujemy, to jeszcze likwidujemy objawy choroby XXI wieku, tak, można powiedzieć, bo ta depresja w tej chwili jest najczęściej chyba spotykaną z chorób, prawda? Dokładnie. Na teraz pewno więcej osób na nią choruje niż na koronawirus. Chciałbyś jeszcze coś dodać? Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Tak, tak. Jak najbardziej ten temat super przedstawiłeś. Cieszę się, że w ogóle przyszedłeś i cieszę się, że w ogóle mogliśmy porozmawiać na ten temat. Mam nadzieję, że Wam to troszeczkę rozjaśniło. Gdybyście potrzebowali któryś z tych suplementów, mamy to u nas w sklepie na światsupli.pl. A gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszam na Live Balance do bezpośredniego kontaktu właśnie z Marcinem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Do zobaczenia.